W ostatnich czasach programowanie staje się bardzo popularne. Coraz więcej osób chce spróbować swoich sił i zacząć z nauką programowania. Niektóre z tych osób te bardziej zmotywowane i pracowite radzą sobie bardzo dobrze, a niektóre trochę gorzej. Ale czy taka praca, praca programisty jest naprawdę łatwa i przyjemna? Czy rzeczywiście zarobki programistów są takie dobre jak głoszą to media? Czy faktycznie warto zostać programistą oraz czy warto zostać programistą dotnet? W tym materiale odpowiem Ci na te pytania, a także przedstawię również kilka zalet i wad pracy programisty. Cześć, z tej strony Kazimierz Pin. Witam Cię na kanale Modest Programmer, gdzie pokazuję, jak zostać programistą.NET. Na początek dla osób, które zastanawiają się, dlaczego warto zostać programistą, przedstawię 5 zalet pracy programisty. Pierwsza zaleta, od której muszę zacząć, ponieważ często jest to główny motywator dla osób, które chcą zostać programistami. To znaczy zarobki. Często mówi się, że programiści zarabiają duże pieniądze, ale czy tak to faktycznie wygląda w rzeczywistości? Prawdę mówiąc, nie zawsze. Jasne, że programista może zarabiać sporo, tym bardziej, jeżeli porównamy jego zarobki z innymi zawodami, ale żeby zarabiać na dobrym, wysokim poziomie, to trzeba naprawdę sporo czasu. Nie dostanie swojej pierwszej pracy takich pieniędzy, o których często słyszy się w mediach i różnych reklamach. Wysokie zarobki w naszej branży zależą od wielu czynników, o których więcej opowiem Ci w kolejnych materiałach. Kolejna zaleta to moim zdaniem możliwość pracy zdalnej, a co również za tym idzie, praca z dowolnego miejsca na świecie. Z własnego doświadczenia wiem, że praca zdalna to jest spory plus duże udogodnienie, szczególnie w obecnych czasach. Od jakiegoś czasu pracuję przede wszystkim w trybie zdalnym, i widzę, że to jest faktycznie bardzo dobre rozwiązanie. Dzięki temu mogę bardziej skupić się na pracy, oszczędzam dużo czasu, a także pieniędzy na dojazdach do firmy. W tym miejscu chciałbym również podkreślić, że nie każdemu taka praca będzie odpowiadać. Znam też osoby, które jednak preferują pracę stacjonarną w siedzibie firmy, szczególnie dla osób, które dopiero zaczynają przygodę z programowaniem. Praca zdolna może być trochę uciążliwa, ponieważ ciężej jest się takim osobom wdrożyć w nową firmę. Ponieważ na pewno kontakt z pozostałymi członkami zespołu jest trochę słabszy, trochę utrudniony. Następna zaleta to moim zdaniem elastyczne godziny pracy. Jest to spory plus. Jeżeli mamy na przykład jakąś wizytę w urzędzie albo u lekarza, lub w dowolnym innym miejscu w środku dnia, to spokojnie w większości firm możesz sobie pozwolić na takie wyjście w środku dnia. Może wtedy pracować kilka godzin rano, zrobić sobie przerwę i wrócić na przykład do pracy po południu. Oczywiście, z takiego przywileju nie skorzystasz we wszystkich firmach, niemniej jednak w większości właśnie tak jest. Także moim zdaniem jest to też bardzo duże udogodnienie i często z tego korzystam. Czasem pracowanie 8 godzin może być uciążliwe i warto wtedy na przykład sobie zrobić jedną przerwę w środku dnia na relaks, trening czy może krótki spacer i później wrócić z nowymi siłami do pracy. Kolejny plus to dużo ofert pracy. Gdy przeglądasz oferty pracy na różnych portalach z takimi ogłoszeniami, to na pewno zauważyłeś, że mnóstwo jest ofert pracy dla programistów. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że większość firm szuka już doświadczonych programistów, niemniej jednak na młodszych programistów również takich ofert pracy jest sporo. Jest też szereg innych benefitów, takich jak karty multisport, opieka zdrowotna, dni rozwojowe, lekcje angielskiego itd. W niektórych firmach są tzw. reset roomy, a w nich różne atrakcje, takie jak piłkarzyki czy możliwość grania na konsoli. Te benefity jednak mogą być różne w każdej firmie. Oczywiście nie zawsze jest tak kolorowo i praca programisty ma również sporo wad. Omówię Ci teraz cztery, moim zdaniem, najważniejsze. Po pierwsze, musisz wiedzieć, że w zawodzie programisty jest mnóstwo nauki. I jeżeli chcesz zarabiać dużo, to niestety musisz ciągle się dokształcać. Nie jest tak, że raz nauczysz się jednego frameworka i będziesz w nim programował przez całą swoją karierę. Cały czas jest mnóstwo nowości na rynku, z którymi powinieneś być na bieżąco. Oczywiście nie jest to obowiązkowe. Znam mnóstwo programistów, którzy nie spędzają dużo czasu na własnym rozwoju, mimo to i tak są dobrymi programistami. Jednak, jeżeli chcesz dobrze zarabiać, nie bać się o swoją przyszłość i być dobrym w swoim fachu, to jednak musisz się dokształcać. Kolejna wada, o której często zapominają szczególnie młodsi programiści, to fakt, że musisz spędzać większość swojego dnia przed komputerem. Co może odbić się również negatywnie na Twoim zdrowiu. Najgorzej, jak jeszcze do braku ruchu, dochodzi złe odżywianie. Dlatego, jeżeli już zostaniesz programistą, pamiętaj, żeby przede wszystkim w wolnym czasie starać się spędzać również czas aktywnie. Możesz zacząć uprawiać jakiś sport, albo przynajmniej chodzić na krótkie spacery, bo z czasem będziesz miał coraz większe problemy ze zdrowiem. Niestety, na początku możesz sobie nie zdawać z tego sprawy, ponieważ takie problemy wychodzą dopiero po kilku latach. Praca programisty może być też stresująca. Czasem możesz mieć do zrobienia jakąś nową aplikację, dodanie jakiejś nowej, istotnej funkcjonalności, na którą już czeka klient, i wtedy pojawia się presja czasu, która, jak wiadomo, nigdy nie działa pozytywnie na Twoją pracę. Dlatego praca programisty również czasem może być stresująca, co również źle wpływa na Twoje zdrowie. Na pierwszy rzut oka. Praca programisty może wydawać się ciekawa i faktycznie, moim zdaniem, często taka jest, ale również bardzo często staje się monotonna, ponieważ często, gdy programujemy, pracujemy nad podobnymi rzeczami, rozwiązujemy podobne problemy. Także z czasem ta praca może doprowadzać również do wypalenia zawodowego, co jest dość popularne w tym zawodzie. Doprowadza to do tego, że można stracić chęć do programowania, a nawet patrzenia na kod. Wtedy trzeba szukać jakiejś odskoczni, może zmiany projektu, stanowiska, a może nawet firmy, a w ostateczności nawet zawodu. Mimo tych czterech wad, ja jak najbardziej polecam Ci pójście tą ścieżką spróbowania swojej sił w tej dziedzinie. Praca programisty jest niezwykle rozwijająca i w moim życiu bardzo dużo zmieniła na plus. Także to są podstawowe wady i zalety pracy programisty. Przejdźmy teraz do odpowiedzi na kolejne pytanie, to znaczy, dlaczego warto zostać programistą .NET. Pisząc na platformie.NET, a konkretnie w języku C -Sharp, masz wiele możliwości. C-Sharp jest bardzo popularnym, wysokopoziomowym, obiektowym językiem programowania. Obecnie jest on ciągle rozwijany, może już być nawet uruchomiany nie tylko na Windowsie, ale również w innych systemach operacyjnych, takich jak Linux czy MacOS. Pracy dla programistów DODnet ciągle na rynku jest bardzo dużo. Ponadto w C-Sharpie jest stosunkowo niski próg wejścia. Po kilku tygodniach nauki możesz już umieć pisać całkiem użyteczne aplikacje, które mogą rozwiązywać już faktycznie jakieś realne problemy użytkowników. W C-Sharpie na platformie DODnet możesz tworzyć wiele różnych typów aplikacji. Między innymi możesz tworzyć aplikacje konsolowe, aplikacje desktopowe, zarówno w Windows Forms jak i WPF-ie, możesz tworzyć aplikacje mobilne w Zamarinie, aplikacje webowe w ASP.NET MVC i ASP.NET Core, usługi Windows, Web API, także naprawdę masz w czym wybierać. Oczywiście z drugiej strony może też to być kłopotliwe, bo skoro możemy pisać tyle typów aplikacji to trzeba podjąć decyzję jaką ścieżkę wybrać. Obecnie, jeżeli zaczynasz naukę, to polecałbym Ci wybrać jedną z trzech ścieżek, w zależności od tego, co akurat będzie sprawiać Ci najwięcej przyjemności. Możesz wybrać pisanie aplikacji desktopowych i tutaj proponuję wybrać wpf ale również z podstawową znajomością Windows Forms. Druga opcja to pisanie aplikacji mobilnych w Zamarinie lub, i to jest ścieżka, którą polecałbym Ci obecnie najbardziej, Czyli pisanie aplikacji webowych, konkretnie w asp.net Core, również z przynajmniej podstawową znajomością asp.net MVC. Oczywiście, dobrze byłoby spróbować napisać aplikacje każdego typu, żeby się przekonał, co dla Ciebie będzie najbardziej odpowiednie. Jednak najwięcej ofert pracy obecnie jest dla programistów webowych, także moim zdaniem jest to najbardziej przyszłościowa ścieżka. Jednak, tak jak wspominałem wcześniej, pracy dla programistów, którzy preferują inne ścieżki, jest również sporo. Warto poznać chociaż trochę każdą z tych ścieżek i później tylko w jednej się specjalizować, dzięki czemu będziesz miał takie szersze spojrzenie na programowanie. Mam nadzieję, że tym materiałem nie zniechęciłem Cię do pracy programisty. Jeżeli programowanie Cię interesuje, to ja ze swojej strony jak najbardziej polecam Ci spróbować tej drogi. Pamiętaj, że początki są trudne. Jeżeli nie wiesz od czego zacząć, lub jeżeli będziesz miał jakieś pytania, to napisz proszę w komentarzu lub bezpośrednio na mojego maila, który widoczny jest w opisie pod nagraniem. To tyle na dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnym materiale.